Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Origins, dodatek DLC, Klątwa Faraona. Zostawcie oczywiście łapkę, suba na kanale, z dzwonkiem jak jesteście nowi, możecie też napisać komentarz i jak widzicie znajdujemy się dzisiaj tutaj w tym miejscu i będziemy robili quest, który się nazywa Świat Atona. Jest to quest główny, główne zadanko na poziom 47, więc lecimy. Okej, okay. Jesteśmy na terenie śledztwa, już sobie tutaj przyszedłem. A lot of oil. More than a village of this size would need. Okej. Okay. Not a typical village fire. This looks ceremonial. No dobra, musimy znaleźć kolejne jakieś ślady. Tu są dwa. Come. Z tej strony jest jeszcze koleś, okej. Okay. Wejdźmy na górę. This idol. Who is it? Crude and simply carved. Okej. Ra, bless you, Neb. Two less of those vultures walking the black land. You have many troubles here. Tihon's men are the least of it. People disappear every day. To the cursed lands or those damned bandits. Bandits are taking people. Why? Why do bandits do anything? For their own fiendish reasons. Beggars and crooks to a man. Okay. Dobra, no tu był jeszcze ktoś. You alone, Shani. What game are you playing, child? It is not a game. I am making a ceremony to the sun. To Ra? No, to the true god. Where did you learn that? Jahuti. He protected us, saves us from the cursed one. But they stole him away. Someone took Jahuti? Who? Bad men. When you dawn, they die. Oh! Okej, gdzie my to mamy iść? O, tam gdzie już byłem. Spoko. Żaden problem. Wcale tam już nie byłem. I wcale nie muszę drugi raz tego robić. Oj, profi. Kiedy ty się nauczysz, że w Assassin's Creed nie warto robić nic na własną rękę? Tylko robić questami. Dobra, gdzie ten nasz ziomuś jest? Gdzieś tu było, nie? Dobra. No cóż, trzeba tam po raz drugi podejść, przynajmniej już nie mają dowódcy. I kapitana, jeśli był. Chyba go w sumie już uwolniłem wcześniej. To kto mnie wykrywał? Alarm! Trouble here! Hey! Stop him! Nie weź go, trawnie. Dobra, leży. Release me from this prison. I have nothing you want, thieves. Ale tych nawet nie będę dotykał. Chodźmy. King, my lord, my son, my god. Who are you that does Akhenaten's bidding? Let us escape this place. It is not just me you save, Seni. Przejdziesz tędy? No to gitaro. A się tam tych trzech zdziwi, nie? The Aten grants us sanctuary. You risked your life for mine. The curse. I must have what you know. He has killed many.
I was trying to purify his shrine at the farm, but the bandits took me. They fear the Aten comes at my command. You worship the heretic? Akhenaten. We offer our piety, songs and rituals, and he does not come for us. I can show you, but the farm, the animals rot. They must be burned. I will go to the farm. In return, you will tell me what you know of the Pharaoh. Yes, yes. We must resume our nightly rituals. Find me at the southern farm after the sun sets and the corruption is gone. Do 3 do przykrętego. No ja już tam byłem. Gdzie jest ta płotka? Chodź. Jedziemy. Irie, hem anju. Mogę wam tu przejechać tędy? Nic się wam nie stanie z tym? Oj, sorry. A, dobra, bo to jest tu i tu i tu. Dobra, dobra. Myślałem, że muszę znaleźć to, ale to jest podświetlone. Okej. If nothing else, the decaying animals will no longer taint the land. No. O kurde. Dobra, jednak nie chcę się z nim bić. Jeszcze ten menel we mnie strzela, nie? Ja mu pomagam, a ten we mnie strzela. No co to dało? Ale w sumie spoko, że się zrespiło. Jedziemy. No kurde, przecież mnie zaciłka zaraz. Aha. Serio? To nawet się go dobić nie da? No cóż. Straciłem tylko czas, no to widać. Nie zmieściłem się. Dobra, i ostatnie. I co dalej? The priest said to find him after the sunset. They will be making preparations for their nightly ritual. Okej. Tutaj. W sumie jedna droga. Chociaż nie, chyba stąd będzie bliżej. Więc skoczmy sobie tutaj. Stąd chyba będzie bliżej, zwłaszcza jak się szybko wczytamy. A wczytamy się szybko. Powodzenia. Słonie bojowe to najsilniejsi przeciwnicy w całej grze, tylko niektórym... No ja je pokonałem. I to nie na najniższym levelu. W sensie na najniższym poziomie trudności. Bo jak wiadomo, gramy na drugim levelu trudności. Od samego początku tej gry. No i do końca, nie? Trudno nie jest, łatwo też w niektórych przypadkach nie jest, więc jest okej. Okay. Siema. I've done what you asked. Then we cannot act too soon, for the sake of all who make the farmlands their home. Please, Baek, join us for the ritual. See how we appease the Pharaoh Akhenaten. You protected me and my people. Come, you should take part in our ceremony. Jak będziesz szedł tak wolno, to cię zabiję. He must be important, or Jehuti would not allow it. Will you honor him by gathering the sacred silica? Place it in the hands of the true king. Then you will see the strength of our hymns to this old god.
You rise, perfect, singular, on the horizon of the sky. The God that created all being. God without equal. Your form, the living Aten, risen and resplendent, distant and near. Lord of the two lands, son of Ra, the one living on Maat. He has given him your a great strength honor lives within to place these offerings, the sacred quartz sparse, upon the statues of the Aten. Coś tu jebnie, nie? As long as they stand, whole and untainted, you will live in the Aten. Please, Baek, will you light the Aten? You are our desire. There is no other who knows you. Our eyes fall upon your perfection. Sorry, młody. A light! The soul god shines his rays upon us. Son, enfolding him in your rays. Living forever. All came forth in existence from your hand. When you rise, they live. When you set, they die. Splendid, you rise. Have the scales fallen from your eyes? You believe the Pharaoh Akhenaten is the son of the Aten? I believe that his power is fearsome. In return for honoring him, we have our lives. Can you say the same for those who bow before Amun? This cult is heresy. What texts even speak of Akhenaten? One. In the Theban archive, but that chiseler Tichon has closed the library to all but his thugs and thieves. I will find a way in. Look for a statue in the archives, pointing towards some crumbling scrolls. One speaks of the Aten and a temple lost for centuries. You think that we worship an abomination? That I'm damning my people? I cannot judge the path you took. Not when mine is strewn with the dead. I hope you find all you seek, friend. Finding Akhenaten's temple should lead me closer to the relic. And who has it? Dostaliśmy kolejne questy. Ale kontynuujemy oczywiście ten questik jeszcze. Podwodna przygoda resztki latarni morskiej na Faros odkryto w 1968 roku. Dokonał tego zespół pod kierownikiem Pio... No i super. Się załadowało. No dobra. Jesteśmy w Tebach, czyli w miejscu, gdzie zawsze laguję. Aha, ja muszę im dupę skopać, tak? Czy mnie wpuścisz, gościu? Halt! Stay there, you! Ciekawe, czy wejdę jakoś od góry. A czyli jest tu wejście, nie przez okno. Ja ostatnio tędy wszedłem. Jehuti said that the statue pointed him to the scroll. Gods here are vigilant. Fine work. But this isn't the statue I'm looking for. No, interakcja. Doesn't seem to be pointing to anything in particular. Ten wskazuje. Ah, this is it. The statue Jehuti spoke of. It is pointing high up on that shelf. Czekaj, jak ja to mam stamtąd ściągnąć. The temple door is hidden. There is a scrolled note here. Tihon's men are also looking for Akhenaten's sanctuary. Inskrypcja ze świątyni Echnatona.
Ty, który napełniasz ziemię pięknem, błądziliśmy w ciemnościach, póki nie ogra. Nie opromieniłeś nas światłem prawdy. Jest tylko jeden Bóg i to ty nim jesteś, Echtane. Żywy obrazie słonecznej tarczy. Znieśliśmy tę ukrytą świątynię na twoją cześć. Gdy wstajesz zza wschodniego horyzontu, światło wskazuje ścieżkę prawdy. Notatka jednego z ludzi Tohona. Mam już dość tego szukania. Ta świątynia odstępcy to tylko legenda, nic więcej. A da się radę stąd stepnąć gdzieś tu? No tu będzie najbliżej. Dobra. Nie będę musiał wyłazić przez tych żołnierzy. No dobra, to idziemy dalej. Tam chyba nie byłem jeszcze. O poranku słońce oświetla wejście. Wywalony mam w to, jak tego się nie da zabić na czas. No, przejdź przez to. Nie mógł przez płotek przejść, widzieliście go? Podejdę sobie jeszcze tutaj przy okazji. I kupimy to oczywiście. Bo to zawsze warto kupić. Come back often. Sema! Shout! Nie ma chyba sensu tu płotki wzywać, bo to jest taki bardzo nierówny teren i będę do jutra jechał nią. Coś tak czuję. A jestem już 170 metrów od tego, więc... Pójdzie to szybciutko. Dobra. Trzeba będzie poczekać do rana. Dobra. No i jest. The light is shining there. That must be the way into the temple. No i jest. The Temple of the Aten. The Pharaoh Akhenaten holding a relic. He worshipped it as the god Aten incarnate. He denied the gods, all of them. Including the Theban. So did the sun die, reborn as Ra Horakhti, Akhenaten, he who rejoices in the horizon. Okay. Living Aten, who started life, springing forth from the seed of Amenhotep. Fed the son in the womb of his mother, the great royal wife queen Taye. The beauteous, the long-haired. Okay. Co tutaj mamy? The royal palace of Akhenaten. Watched over by the Akhenaten and his beloved wife, Nefer Nefru Aten Nefertiti. Dobra, teraz wypłyniemy sobie. Chyba powinienem złapać powietrze. Dokładnie. Okej, okay. I zanurkujemy z powrotem. Ostatnie. Wobec Etona. O soul god without equal. Your eternal resting place will live forever in the sands. You sleep with your father, Amenhotep the Fourth. Dobra, i przez ekwipunek sobie tym razem przeczytamy, ponieważ... A, nie przeczytamy sobie.
Grobowiec Ektona, promienie słoneczne tarczy żyjące Antonio, o jedyny Boży, który nie masz. Jeśli Pharaoh had the relic, then who has it now? Dobra, czy jestem w stanie stąd się steleportować, jak będę tutaj? Bo szczerze, to mi się nie chce wypływać. Gdzie my tu musimy lecieć? Aha, tu. To w sumie mogę wypłynąć, bo... jedna droga. Okej. No bo to jedna droga, nie? I tu chyba wezmę nawet płotkę. This is not Amun's will. I need to speak to her. See how I can put the Pharaoh to rest. Czemu ona na gola zaszła? Nie mogę płotki wezwać. No serio? Nie mogę tu płotki wezwać, nie wiem czemu. Nie mam bladego pojęcia. Ten co tak śpi? A teraz wezwałem. W ogóle ona jest za ścianą. Co pozdro. Siema. The curse yields another grim harvest. Did you find the answer in the farmlands? I found this. You dare bring this into Amun's house? I found it in a temple dedicated to the apostate Akhenaten. What is he holding? He worshipped the disc of the sun, the Aten. It is not the sun he is holding. It is the relic I seek. This and the man who has it now are behind the curse, not Amun. Is this Amun's will? Huh? That he sends a heretic, the Pharaoh who denounced him? Tuya. No. I sent her out into Thebes. Told her she would be safe. I did this. Akhenaten still walks. He is the key to the relic. I have been blind. Hiding behind Amun's veil. Can this truly be? Isidora! This may not be Amun, but Amun can stop him. This is not the gods. Don't you understand? The Lord to the limit still holds dominion over Thebes. And I am Amun's wife. The people need to know that he still hears their cries. Then tell me his will. A single speck of dust from a god statue of Amun. It would purify Ahenaten's resting place in the valley amongst the true kings. But Tihon has taken everything of value from the temples and the tombs. We have nothing left. This is not the first time I've heard of his thievery. His men harass the farmlands. He lords it over us. Struts like a scorpion around Hatshepsut's temple. Then I will find him and his spoils. Bayek. The man who has your relic. What will you do when you find him? Then Amun watch over you. Okay. Tihon conducts his business around Hatshepsut's temple area.
No dobra, mamy kolejne zadanka. Thief keeps a record of his spoils. Okej, okay, co my tu dostaliśmy? Coś, jakieś miecze są, okej. Tutaj coś dostaliśmy. Co jeszcze dostałem? A, to mogę jeszcze ulepszyć cały czas. No, wolałbym to ulepszyć, nie? Dobra, mamy zadanko kolejne nowe i to jest zadanie główne i mamy jeszcze trzy poboczne, ciągle tylko są na dużych levelach. Więc najprawdopodobniej w następnym odcinku będziemy się zajmowali tym zadankiem. Dobra, no cóż, kończymy to. Zabawę na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam was na jutrzejszy oczywiście odcineczek. Będziemy kontynuować naszą przygodę w Assassin's Creed Origins. Dzisiaj troszeczkę krócej, no ale nie ma sensu chyba zaczynać nowego odcinka, bo zanim się teleportuję tutaj i przejdę, to akurat te 3 minuty miną. Więc kończymy teraz. Zostawcie oczywiście łapkę, suba na kanale z dzwonkiem i w następnym odcinku zaczniemy sobie od tego miejsca. Trzymajcie się, do jutra. Cześć!